Dzień dobry wszystkim, witajcie. Tutaj Dorota Orzuch. W tytule mamy z dziennika 365 dni budowania siebie. Co nam dzisiaj dziennik chce powiedzieć? Co tobie dziennik chce dzisiaj powiedzieć? Jeśli już jesteś ze mną, to zapraszam ciebie, wylosuj w swoim umyśle, uruchom machinę losującą w swojej głowie, w swoim umyśle i podaj liczbę od 1 do 365 i zobaczymy, co dziennik budowania siebie chce tobie i nam wszystkim, bo wszystkie na tym skorzystamy, chcę dzisiaj powiedzieć. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na Wcześniej Wstawaj, Więcej Czytaj. Przypomnę, jestem Dorota Orzuch, od 6 lat co robię? Przebudzam się i przebudzam jak mogę transmisjami o 9. Dzielę się tym, co czytam, co do mnie przemawia, co narzędziami, które mi pomagają w podnoszeniu świadomości. Dzielę się możliwościami, którymi dysponuję, dzielę się sobą i dziękuję bardzo, że jesteście ze mną i też dzielicie się sobą. Już jest pierwsza osoba, jak miło. Zapraszam, pierwsza osoba, pierwszy komentarz, która poda od 1 do 365 wylosujemy nasze przesłanie na dzisiaj. Co chce nam powiedzieć dziennik? Wczoraj bardzo mocno nam wybrzmiało bardzo, bardzo przebudzające przesłanie. Dlaczego przebudzające? Cały dziennik, w ogóle uważam, dziennik można znaleźć na www.dorotaozo.pl lub w sieci Księgarni Nowa, bo cały dziennik, bardzo serdecznie polecam, kto jeszcze nie ma, to jest 365 dni budowania siebie, czyli na każdy dzień przesłanie, inspiracja, na każdy dzień refleksja do tej inspiracji, na każdy dzień pytanie, które macie stymulować do tego, do przemyśleń, do poszukania odpowiedzi w sobie i uwaga, do zapisania tego, co do ciebie przychodzi. Ponieważ jest też strona do zapisków, a zapiski przyspieszają absolutnie proces przemiany wewnętrznej, proces przebudzania się, proces jakby wracania do siebie. Bardzo często bywa tak na początku i tak słyszę: Dorota, ale ja nie wiem, co ja mam napisać. Jeśli tak masz, to tym bardziej nie odpuszczaj, tym bardziej nie odpuszczaj, bo jeśli nie wiesz, co masz napisać, to jesteś daleko jeszcze od siebie samej, czyli nie jesteś połączona w sobie ze swoją duszą. I jeśli nie odpuścisz i będziesz właśnie pisać, mimo wszystko, nie wstaję od dziennika, dopóki nie zapełnię całej kartki. Zobaczysz, jak po kilku dniach już będziesz po prostu wiedziała, co chcesz napisać. Samo będzie przez ciebie przepływać. Im bardziej będziesz to praktykować, tym bardziej będziesz miała właśnie lekkość w tym połączeniu ze sobą. A niesamowitym momentem w życiu jest już takie właśnie przebudzenie się, czyli takie poczucie bycia sobą. Jesteśmy bardzo często tak trochę uczeni, tak trochę zmuszani, niechcący na pewno do tego, żeby być takimi, jakimi ktoś chce, żebyśmy byli, żebyśmy się zachowywali tak, jak ktoś chce, żebyśmy się zachowywali, żebyśmy mówili to, co ktoś chce, żebyśmy mówili, żebyśmy czuli to, co ktoś chce, żebyśmy czuli, żebyśmy robili to, co ktoś chce, żebyśmy robili. Bardzo często tak bywa, że przez to właśnie po latach w ogóle nie mamy poczucia bycia sobą i nawet prawa do bycia sobą. Dziennik absolutnie w tym pomaga, żeby po pierwsze odwrócić swój umysł od negatywnego myślenia i zwrócić się w kierunku słońca, a poza tym właśnie poprzez to pisanie tak przebudza właśnie do bycia sobą. To jest najpiękniejszy moment w życiu, w którym to odczuwamy. Bycie sobą. Nie wiem, czy mi Facebook płata figle. Nie widzę komentarzy, więc może ja wylosuję nam przesłanie na dzisiaj. Losuję. Uwaga, mam. O, proszę, jaki piękny. Dzień 127.
Znajdź powody do działania i przeszkody, które cię aktualnie zatrzymują. Znajdź powody do działania i przeszkody, które cię aktualnie zatrzymują. Gdy wiesz, dlaczego chcesz coś zrobić, jesteś nie do zatrzymania. Przy okazji bardzo polecę książkę Zacznij od dlaczego Simona Sineka. Nawet ją mam w okolicy. Zacznij od dlaczego. Jeśli odkryjesz swoje dlaczego, czyli swój powód wewnętrzny, gorący przycisk, taki wewnętrzny od serca powód, dla którego chcesz coś zrobić, to żadne okoliczności cię nie powstrzymają. Ani pogoda, ani polityka, ani kryzys, ani ktoś, ani hejter jakiś, ani teściowa, ani mąż. Nikt cię przed tym nie powstrzyma, gdy będziesz wiedziała dokładnie, dlaczego to jest dla ciebie ważne. Bardzo, ta książka Zaczynaj od dlaczego bardzo w tym pomaga, polecam. Gdy wiesz, co ciebie przed tym hamuje, stajesz się wojowniczką nie do zatrzymania. Gdy wiesz, co ciebie przed tym hamuje, gdy to zlokalizujesz. Ja kocham coaching, dziewczyny. Ja uwielbiam coaching. Ja jestem certyfikowanym neurocoachem, ale przede wszystkim zachęcam do tego, cześć Gosia, zachęcam do tego, żeby stosować auto-coaching, czyli samej potrafić sobie zadawać pytania i właśnie odpowiadać. To jest niesamowite taka też niezależność, bo niezależnie od wszystkiego potrafię sobie ja sama w różnych sytuacjach właśnie poradzić. Dlaczego wojowniczką, a nie żołnierką? Ponieważ wojowniczka działa na własnych zasadach, we własnym rytmie, z własnych powodów, podczas gdy żołnierze wykonują polecenia. Co za piękny przekaz! Refleksja, czy jesteś żołnierką, czy wojowniczką? O co zawalczysz, jak o swoje? Wypisz, jakie są twoje powody oraz przeszkody, które cię powstrzymują przed podjęciem działania. Gdy je zlokalizujesz, to będziesz wiedziała, w których obszarach, na co zwracać swój umysł, bo tutaj muszę to jeszcze podkreślić, dziewczyny. Moim niesamowitym odkryciem w życiu było, dzięki książce Melody Fletcher, Świadome Otrzymywanie, patrzę, czy mam w zasięgu ręki, nie? Melody Fletcher, Świadome Otrzymywanie. O, jak objawienie po prostu było dla mnie, że kluczem, całym kluczem, który tu, nie wiem, do zmiany w swoim życiu jest, by odwrócić umysł od tego, czego nie chcę, czyli nawet też od tego, dlaczego czegoś nie mogę zrobić i skierować go w stronę, dlaczego chcę to zrobić. Czyli zamiast myśleć o tym, czego nie chcę, czego się boję, myśl o tym, czego chcesz. Zamiast myśleć o tym, dlaczego, o powodach, dlaczego czegoś nie mogę zrobić, myśl o tym, dlaczego chcesz to zrobić. I na tym skupiaj swój umysł. Tym go wypełniaj. Bo nie wiem, czy wiecie, ale mamy około 70 tysięcy myśli dziennie. To jest strasznie dużo. To sobie wyobraźcie, co tam się w tych naszych głowach dzieje. Co się dzieje, jeśli te myśli są w większości myślami o tym, czego nie chcę, czego się boję. Albo dlaczego czegoś nie mogę zrobić. Możemy jak z rękawa rzucamy argumentami, dlaczego czegoś nie możemy zrobić. Kluczem jest skupianie umysłu na tym, czego chcę. Dlaczego tego chcę? Czego tego chcę i dlaczego tego chcę? To wtedy nasza przestrzeń w głowie wypełnia się totalnie innymi treściami. I co się dzieje? Wywołuje to w nas adekwatne do tego samopoczucie. Bo każde myśli po prostu wywołują w nas samopoczucie. Samopoczucie pociąga za sobą dane działanie. Jeśli są to myśli o tym, czego się boję, czego nie chcę, dlaczego tego nie mogę zrobić, no to jakie działanie to jakie emocje wywołuje? No strach, spotęguje się strach właśnie, chce się człowiek schować do jakiejś jaskini, tak, ukryć przed światem, czyli nie stymuluje do działania, nie stymuluje do wychodzenia po to, tak, działaniem, zachowaniem, tylko do bierności,
Więc popatrzcie, jaka różnica. Popatrzcie, jaka jest różnica, co dokarmiam w swoim umyśle. Czy dokarmiam to, czego się boję, czego nie chcę, czego chcę uniknąć, żeby się tylko nie wydarzyło, tak? Czy dokarmiam to, czego chcę? Na co zwracam swój umysł? Na czym skupiam swoje myśli? Tym wypełnia się te 70 tysięcy myśli dziennie. To pociąga za sobą samopoczucie. Samopoczucie jest jak ten koń, co ciągnie wóz. Pociąga za sobą zachowania, działanie. Działanie pociąga za sobą rezultaty. I to znowu wpływa wszystko na nasze myśli. I samopoczucie, jak koło. Więc gdy sobie to uświadomimy, możemy sobie się przyłapywać na tym, o czym myślę. Bo w większości się nawet nie przyłapujemy, że właśnie od 15 minut myślę i potęguję, kula śnieżna, napędzam swój strach. Co to będzie? Brawo, Gosia! Walczę z moimi myślami, staram się skupić na tu i teraz. Brawo, brawo, dokładnie. Więc dziewczyny, moim wielkim odkryciem właśnie było to, że na czym skupiam umysł, to rośnie w moim życiu, tego jest więcej w moim życiu. Jeśli skupiam na tym, czego nie chcę, czego się boję, w czym jestem beznadziejna, co kto pomyśli, to tego jest więcej, bo myśl tak działa, że przyciąga do siebie jej podobną energetycznie kolejną myśl. I coraz bardziej spotęgowana, ta znowu przyciąga kolejną. I tak się napędza machina myśli. Jak kula śnieżna, która oblepia, dolepia coraz to i staje się coraz większa. Po co to robimy? Po co? Jak nam to służy? Jak nam to służy? Więc niesamowitą świadomością jest już przyłapywać się na tym, o czym myślę. Bo jeśli to jest aż 70 tysięcy myśli dziennie, to w większości nie kontrolujemy tych myśli, bo byśmy oszaleli. Większość dzieje się w podświadomym umyśle, czyli nie zdajesz sobie sprawy, że od 15 minut o tym myślisz. I przebudzenie świadomości polega na przyłapywaniu się na tym, że ty decydujesz o tym, o czym myślisz. Ale możesz o tym zdecydować dopiero wtedy, jak już wiesz, po pierwsze, jak to funkcjonuje i po drugie, jak się już świadoma jesteś swoich myśli. Bo możesz wtedy zdecydować, kurczę, co ja sobie robię? Co ja sobie właśnie napędzam kulę śnieżną? Co ja sobie robię? Nie idę w tę drogę, nie idę w tę stronę. Decyduję się myśleć inaczej. Jaka to jest władza? Jak Mickiewicz mówił, człowieku, jakbyś wiedział, jaka twoja władza. Wygooglujcie sobie ten fragment z Dziadów. Człowieku, gdybyś tylko wiedział, jaka twoja władza. Dobrego dnia dla wszystkich. Dziękuję, że jesteście. Kto uważa, że warto, udostępnijcie tę transmisję. Niech się szerzy. Chciałabym, żeby o tym było w szkołach. Na pewno więcej kobiet by wierzyło w siebie, miało większą pewność siebie, realizowało swoje marzenia, na pewno więcej kobiet sięgałoby po nowe możliwości w swoim życiu, na pewno więcej kobiet rozwijałoby swój potencjał, na pewno więcej kobiet by było niezależnych finansowo, na pewno by tak było. To jest niesamowita przemiana, kiedy już to wiemy. Trzymajcie się mocno, dobrego dnia.